Tak. Jestem dzisiaj w Pembroke Service Area. Jestem w Stanach. Mam kurs do miejscowości, która nazywa się Tewksbury Township, Massachusetts. Wygląda jak dzielnica Boston. Tewksbury Township. Mam w tej chwili 700 km jeszcze. Nie mam za wiele dzisiaj czasu. Jest już w tej chwili. Jest już 7.30. 7.30, a ciągle 700 km jeszcze do przejechania. Tak czy inaczej. Jestem już po przekroczeniu granicy. Przekraczałem Lewistown, New York. Będę przejeżdżać przez takie ważniejsze miejscowości jak Rochester, Syracuse, Albany i później na wschód do Tewksbury. Także będę się zbierał, nie będziemy zbyt wiele gadać, ponieważ jadę około 2 w nocy. Nie mam zbyt wiele czasu.
jeszcze. How much do I owe? How much? 7,05. Ostatnie 9 kilometrów Nowego Jorku jedziemy za darmo. Niesamowite. Aż 9 kilometrów za darmo. Następny dzień trackera. Problem z tymi okularami, nie? Też mi się nie podoba. Dzisiaj jest czwartek. Jest już 10 rano. Jestem rozładowany. Miałem bardzo długi kurs ostatniej nocy.
późno zacząłem, bo zacząłem o pierwszej, przyjechałem w nocy tutaj, była już trzecia godzina. 1070 km, 11 godzin. Czuję się wykończony normalnie. Obudziłem się już godzinę temu i bardzo szybko mnie rozładowali. Z 10 jestem gotowy do wylotu, ale nie mogę jechać nigdzie, ponieważ jestem w Stanach. Mam 10 godzin przerwy. I w Stanach lepiej mieć 10 godzin przerwy. Mówię to z doświadczenia. Well, jestem w Boston. Dzielnica Boston wygląda. To jest północna część Boston. Miasteczko nazywa się Tewksbury. To jest to miejsce, gdzie Interstate 90 się zaczyna na wschodniej części kontynentu. Interstate 90 leci na drugą stronę kontynentu, do drugiego oceanu. Tutaj zaczyna się w Boston. Tewksbury. Tewksbury Township, północ Bostonu. Mój ładunek w drogę powrotną dzisiaj jest w West Springfield, Massachusetts. Kilka spraw takich kiedyś jak byłem w szkole średniej, grałem w kapeli i Bee Gees to była moja grupa, taka grupa idoli. Do tego stopnia, że miałem sny, autentycznie miałem sny, że grałem z Bee Gees kiedyś. Well, oczywiście grupa Bee Gees już nie istnieje praktycznie. Maurycy już nie żyje, a Robin też nie żyje. Obydwaj zmarli po ciężkich chorobach. Barry tylko został jeszcze ze starego składu. Piękna muzyka, niepowtarzalna. Druga sprawa, taka związana z Bostonem. Tutaj mieszka gość, który już dobre 10 lat temu otworzył moje okno na świat. Szczerze mówiąc, można tak nazwać. Nazywa się Noam Chomsky. Jest politologiem. Pisze bardzo mądre książki, polecam wszystkim. Noam Chomsky. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie i chce wiedzieć, co się dzieje,
polecam wszystkim. Jest już popołudnie w tej chwili, mam swoje 10 godzin już odczekane. Mam 165 km w tej chwili do West Springfield, Massachusetts, więc chwilę, że mniej niż 2 godziny. Miejmy nadzieję, że nie będzie wielkiego trafiku. Także ruszamy w drogę. Zobaczymy dzisiaj może odrobinę Massachusetts.